poprowadziłem w tych wieży, ale pani była na pewno podstawą tego precyzyjnego naprowadzenia. Chcę pani, że może ja pani się przedstawi. No ale proszę pani, no zgadza to mnie starszy. Pani lata na kasie. Pięknie pani latała na kasie. Panią przyznam. Gdzie to było? Proszę państwa, ja na moment przerwę, ja pani nie wypuszczę swój krok. Mamy właśnie wiatrakowiec nad naszymi głowami. Wiatrakowiec francuski konstrukcji, produkowany w Polsce. Wiatrakowiec jest bardzo ciekawy w tym latach. Ja kolejny raz to na ten świat. Zmana to wielka wyznanie z wilkiem pająkiem. Ten wielki u góry obraca się w linii autorotacji, się obraca samodzielnie od ruchu przepływającego powietrza. Ale w czasie startu ten wir musi być na tą drogę, czyli pozbyć się dużo rozwiązania. Żeby wszyscy się pozbyć rozwiązania, to się nie ma. W początkowej fazie rozkręcania silnika zmiennego on jest połączony z potem pilot podłacza zatem, bo już autorytacja wywołuje obracanie silnika zmiennego. Wir spełnia zadanie skrzydła. Skrzydła samolotu, bardzo skrzydła. Wiatrakowce nie są nowym pomysłem. Pierwsze wiatrakowce pojawiły się w lotnictwie wojskowym w latach 50. Był znany szwedzki konstruktor, on się Zwierwa nazywał. On opuścił Hiszpanię, bo się Hiszpanii zaczęło robić bardzo gorąco. Wybuchła się spokojna wypowa po wyjściu tego konstruktora. Wielką Brytanię wybrał jako swoją nową ojczyznę. Tam pan Zwierwa zaczął realizować swoje pomysły. Gdy odwiedzicie państwo muzeum Hendon lub Jackson, zobaczycie wiatrakowce Zwierwy, będący kiedyś w wyposażeniu dywizjonu brytyjskich i dywizjonu Zachód. Ale chcę powiedzieć państwu, że to jest bardzo ważne. Nareszcie, odrzecka szkoła Leśkowska współpracowała z jedną z pierwszych bardzo dobrze. Proszę państwa, wiatrakowce, mają się starą szczęśliwość. Nie będę
Thank you.